Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka Zarka. Jest ze mną Plagueusz, Bladeusz i Admiroszeusz. Elo, elo! Siema! Ogólnie rzecz biorąc, jak widać, pomału się rozwijamy. W końcu Diabeł złapał swojego skurwiela. A dzisiaj ogólnie ja też się troszeczkę rozwinąłem i dzisiaj dla naszej kochanej przyjaciółki Jade mam nową niespodziankę. Nazywam tą niespodzianką klatką. O, proszę zobaczyć, jak ładnie tu się otwiera, co nie, myślę, że... A jak ona będzie w środku? Trzeba to przecież sprawdzić. Admiro, chodź na chwilę, musisz sprawdzić, musimy mały test Jestem zajęty trochę, wiesz? Gotowuję się na wyprawę. Nie, jesteś tu obok, nie, chodź na chwilę. Wejdź na chwilę do klatki, zobaczymy, czy będziesz mógł się uwolnić ze środka. O co, bo czarny jestem, to do klatki. On będzie mógł. Tak. Patrz. Nie, to bez sensu. Bo to jest tylko dla ludzi spoza tribu, którzy nie mają. Ja cię kręcę, ja myślałem, że będę mógł uwięzić Jade tu na zawsze. Nie. A tu taka dupa. No, dobra, niestety. Nie szkodzi. Będziesz tu leżeć, Jade, dobra, nie ruszaj się z tym przypadkiem. Na razie nie ma zamiaru. Ale zabawa. I też jest tak, że Franek idzie pod kładkę, nie używamy już Franka. Tak, nie, ogólnie rzecz biorąc, Diabeł powiedział, że Franek, koniec tego dobrego, czas najwyższy, żebyś żył własnym życiem. I Franek niestety odleciał. Franek niestety, znaczy odleciał, no schował się tutaj na górze w sumie, w garażu. No, w garażu. Wiesz co, myślałem, że lepiej go ugryźć Diabełu, bo na opartego, jakby ktoś chciał, to się tam dostanie, wiesz o tym. Ale to nie się dostanie, no ale co zrobi? No bo będzie mógł latać, czy to nie? To jest umowne, że nie używamy. No właśnie. To spoko. Dobra, w każdym razie tak, Franek idzie odstawkę, już nie będziemy go używać. Co nie, i teraz już niestety nie mamy tak łatwo. Pamiętajcie, że woda jest opanowana przez groźne piranie. No. Dostanie się na drugi brzeg, jest grożony śmiercią. Na przykład Plaga umarł już chyba 37 razy, próbując się dostać. Gdzieś tak 38. No i żeś się machnął, Blada już. Dobra, 38, masz rację. Dobra, dzisiaj jako, że dzisiaj jest taki piękny dzień, to dzisiaj rozwiniemy troszeczkę tutaj nasze podwórko. Ogólnie mam będziemy taki... mogli poprawić podwórko, jak ktoś będzie chciał, będziemy poekspić sobie raptorka. Dokładnie. Rzeczy. Tu jest jakiś raptorek oczywiście. A do czego raptorka będziemy korzystać? Do zabijania, no to jest też nasz jedyny zabójca. No. Morderca taki, wiesz. Morderca. Łapie. Krytobójca. Chociaż to też było oszukane troszkę zdobywaniem tego raptora, bo diabeł chyba 20 razy umierał, zanim go zdobył. To nie jest oszukane, właśnie kurwa, starał. Nie oszukane. No. Czyli można powiedzieć, że 20 jego przodków dopiero opanowało tego raptora. Całą rodziną. Całe pokolenie. Całe pokolenie. Całe pokolenie. Masakra po prostu. A gdzie jest ten raptor, tak z ciekawości? Ja biję właśnie Trajka. Nie udało mi się uśpić Trajka procą. W ogóle wcale nic. Poczekaj, gdzie masz tego raptora? Ja na nim jeszcze jest lecę do ciebie. Kurde. A co, zabijasz nim kogoś, czy jak? No właśnie zabiłem tego. Stefan Mariusz Mruczek. 81 level. Koło zabiłeś? Trajka 70 level i prawie cały level mi wskoczy. Mogę nie bardzo powiedzieć. Ładnie. Dobra, jak się nim zabija? Tak po prostu, lewym, tak? No. A prawym to nic... Prawy nic nie robi. Ale tylko uważaj tak, żebyś nie atakował też jakichś ogromnych leveli, żeby go nie zabiły, nie? Jakby coś się miało dziać. I nie biegaj cały czas shiftem, bo też ci schodzi stamina. Stamina jest za atakowanie. A na przykład tutaj mam takiego prerodaktyra. Mogę go zaatakować? Mogę. No może, żeby on ci ucieknie. No właśnie, z tymi prerodaktyrami. Jak takiego to trzeba chyba go zatruć jakoś, to nie? Tak, mam już ukryty łuki, wszystko. Zabiłem Trajka! 40 level! Tak dużo waży, a dobre drewno. Trzeba wyrzucić. My zrobimy. Idziemy sobie pojeździć trochę na tym. Sio! No. Ja upolowałem bestię normalnie. Sam. Ja zrobię trochę rowów. I teraz będą nam potrzebne... Narkoberis, moi drodzy. Czyli ktoś musi wejść na Trajka i pozbierać troszeczkę berisów ogólnie. Nie. Tam zbieraj. No też tak zrobię, no. Hej. No. O, ja teraz właśnie ten, zabijam biedne zwierzątka jakieś małe. Zabijasz? No, a sam mówiłeś, żeby nie zabijać. Oj, tam, ale on tam. Jest raptorem. Ale ja jestem raptorem, to nie ja w sumie, raptor. Bo zatem mówiłem, zabija. Żeby nie zabijać Mruczka i Stefana. Co nie, a teraz zabijam walczę z jakimś... Stefanie nic nie mówiłeś. A Stefana można zabijać? Nie można, bo Stefan jest wysokolevelowcem. On będzie jeszcze nauczycielem Mruczka, zostawcie go. Wysokolevelowca. Jest ten, on będzie jego nauczycielem takim troszeczkę. Ja gdzie wy sprawa. Jesteście, bo troszkę się zgubiłem. Każdy jest wszędzie. W sumie, wiecie co, jesteśmy na takiej wyspie to, i trochę ciężko się stąd wydostać. Jakie ogólnie mamy plany na ten odcineczek? No ogólnie plan jest rozwinąć troszeczkę na swoją bazę. Tak jest dzisiejszy plan odcinek. Bo jest bieda straszna.
Ej, a ty, diabeł, jak się wydostałeś z tej wyspy? Raptorem umiem pływać? Tutaj raptorem przy brzegu przyszedłem, wiesz? Tego się nauczmy może. Uf, bałem się, że coś mnie zaatakuje. O, a łuk! Łuk to jest dobre. Raptorem by się udało chyba rozwalić, tak? To? Ej, to zaraz... Łuki i kamienne strzały to jest coś lepszego niż proca. No, jak się domyślasz, pewnie tak. Ale to drogie jest, nie stać mi na... A jak myślałeś? To nie jest takie łatwe, to trzeba dużo ekspienia to jest. Ja sobie idę zrobić lepsze ubranie. Tup. A ja zbieram jagody ręcznie. Ej, Plageusz, no, pokonam... Nie idź tam! O. Jak mi padnie ten raptor bladi, to ci jajka odgryzę. A czemu miałby paść? Jajka mu odgryziesz? Kurwa, jak się rzucisz na T-Rexa raptorem... Ale nie rzucę się na T-Rexa, a ten długoszyjny to pokonam go? Długoszyjny. Nie, a tego, ale on ci ucieknie, to nie ma sensu. Długoszyjny mi ucieknie? Sobie raptor, no. Ale on nie atakuje chyba, on jest nieagresywny chyba, co nie? Ja pierdziele. Nieagresywny? Co? Nieagresywny, ale jestem bardzo blisko T-Rexa z pieseczkiem. Ej, Plageusz, mogę zaatakować tego dużego? Jak chcesz, to próbuj, tylko najwyżej zginiesz. Ale zginę? Przecież on nie atakuje podobno. Nie atakuj tego dużego, on ci oddał, że ci odda. A mówiłeś, że nie jest nieagresywny. No ciebie no, nie zaatakuje sam z siebie, ale jak go zaatakujesz, to się będzie bronił, nie? Aha, wiesz. To czemu mówicie mi, że on ucieknie? No! A to był, ale nie wiem, co to był za... Wielkozaurus. Ty brontozaurusa chciałeś walnąć? No. Wielkozaurusa chciałbym zabić. No bo mówiliście mi, że jest nie ucieknie, to myślałem, tak? Że jest... Ale jak... Ktoś jest bloody wielkości wieżowca, to jest chyba oczywiste, że jak mu jebiesz, to ci odda. To nie jestem, może by spełniał. Może by spełniał, no rzeczywiście. Jak by jajka odgryzł, to tak. Ale wesoło, co nie. Fiu. Ej, naprawdę, super. Nie ma tu żadnych krzaczków. Jest straszny przypad z krzaczkami. Gdzie ty znalazłeś te krzaki? To mam oh, fuck! Bardzo dużo krzaczków. Co tu robi T-Rex? Ja spierdolę. No, spierdalaj. Że nie biegnij z nim w naszą stronę, że mi nie zjadł zaraz. Jak się biegnij odwraca dookoła. Z tyłu? Nie będę ryzykować dupy, uciekamy właśnie tam stąd. Jedyne miejsce, w którym są krzaki, właśnie są tam T-Rexy. Nie, ja mam miejscowe super. Ej, ale już kulały uszu, obok ciebie jest T-Rex, jakbyś chciał. Gdzie? No niedaleko. Ja mówiłem, że tu nie ma T-Rexa. A w którym miejscu jesteś? No ja jestem, jak wychodzisz na plażę, z której zawsze startujemy, to w prawą stronę idziesz wzdłuż brzegu. No, tyle. Dobra, było na ruiny naszej. Dobra, jak tam idzie rozwijanie naszej bazy, panie Admirosie? Nic nie rozbudowałem. Wyjdź na plażę, idź w prawo. Dobra. Okej, zróbmy jakieś kładki rzeczywiście i zróbmy jakieś przejście na drugą stronę, bo to nie ma innego sensu. Tak, przydałoby się, ale ten, czy drewniana powłoka, te takie drewniane już podłoże, czy to fundamenty, bo fundamenty trzeba podłożyć, tak? Właśnie tak się zastanawiam, co musimy zrobić. Czy drewniane, poczekaj, ja zobaczę, czy mam już umiejętność. Taczeowe chyba, na mosty to taczeowe, tak żeby było szybciej. Aha, to nadal chyba wymaga, nadal jest wymagana. No w sumie można taczeowe. Jakie chcecie? Taczowe można zrobić, rzeczywiście. Ale mamy dużo drewna. Chyba słomiane. No tak, słomiane, tacz, to jest słoma. Słomiane zadaszenie, to jest słomiane zadaszenie. 18. To mnie interesuje. Tylko jak ja to się robiło, cholera? No właśnie, szukam umiejętności. Tu jest słomiana ściana, to też mnie nie interesuje. Słomiany fundament, jest, struktura. Słomiany fundament, no to troszeczkę niestety wymaga, aczkolwiek potrzebuje więcej drewna, to jest przede wszystkim. Dobra, to ja już zacznę pomału. Robisz tutaj most, co nie, bo chcemy się jednak dostać na drugą stronę, jak pewnie domyślacie się. I niedługo most będzie zrobiony, nasz dom będzie jeszcze bardziej ulubiony. Mamy tutaj jakiś garnek? Tylko to nie jest takie hopsiuk, przyjaciele. Garnek? Do gotowania. No, mamy garnka. A my to zrobię może. Pewnie, zrób, oczywiście. Pamiętasz, jak się robiło właśnie kładki? A to nie jest podstawy po prostu? Mosty. Albo z sufitu? Budujemy mosty. Nie wiem, czy to się uda w ten sposób. Budujemy mosty. Mosty budujemy. No buduj zaraz mosty, spoko. No buduj. Zaraz takiego mostu będzie zbudowany, że się zestracie. Taki most? No. Chodził po moście i robił kloce. Kamień, drewno i co tam jeszcze było potrzebne na to? Dobra, chyba zacznę stąd po prostu. Karny. Kłoma, okej. Okay. Tu. O chuj, źle postawiłem. No i chuj, muszę zrobić. Co się stało? Ja to ten zabuduję, nie? Foundation, craft. Wooden foundation, gdzie to jest? Jest, ja już mam. Mamy słomę? To było drewno bardzo dużo. No jest w skrzynce dużo drewna. A ja to jestem za daleko od skrzynek, żeby się tam cofać. Sam sobie zbiorę. Ej, mam pytanie, bo tutaj zacząłem... To nie są fundamenty, żeby zbudować most. Nie mogę też mi się tak wydawało, no.
Tak, nie, kurde, da się. Ale no tak mogę. Zaraz przy brzegu to chyba można. O, no to przy brzegu to sobie mogę domek zbudować, co nie? No. Ale nie działa na tej zasadzie. Ej, tworzę garnek. Ten. Ty most robisz? Nie mogę zrobić mostu. Poczekaj, zaraz coś rozkminę, Tadeuszu. Może jako dach po prostu się to robi. Właśnie mi się wydaje, że to jako ceiling trzeba zrobić. Jako dach? Tylko, że to też będzie, kurwa, i to będzie podpórki trzeba zrobić. Nie pamiętam, jak się robiło to podpórki, wiesz? No właśnie, jak się robiło podpórki, to jest chyba dosyć istotna sprawa. Bez podpórek może być bardzo ciężko. Dobra, pomyślmy, jak zrobić. No niestety, próbowałem zrobić most, ale... To zostaw, no nie rozwalaj tego, ja zaraz tam podejdę. Okazało się, że się nie da. Chodź. Okazało się, że no nie do końca się da, co nie? Jakby intencje miałem bardzo dobre, ale no niestety. Intencje to nie wszystko. No. No niestety, to nie da się dać, co nie? Mi tu ładnie idzie, już moja farma powstaje, bardzo dobrze. Wywołaj Dodo Rexa. Co to jest? Dodo Rexa? To też mamy schematy. To ty no, wszystko, co jest? Dodo Rexa? No jak garnek otwieram, co nie, to... A, no to jest takie coś taki na event w Halloween. Dodo Rexy. Dodo Rexy. Ładny hardcore. Ej, a tutaj te ściany, przy całym Halloween. Tym zrobiliście z drewna po prostu. Ja robiłem słomiane, bo ja jestem ziomek słoma. No, ziomek słoma. Ten garnek to nic ciekawego. Tak? No. Właśnie bardzo ciekawa sprawa. Możesz tam robić na przykład farbki do kolorowania ciuchów. O, widzisz, chciałeś farbki zawsze mieć. Teraz no, chciałeś farbki, teraz w końcu masz okazję, żeby je mieć. O, jak to zrobić? To mieć, jest kurde. Róże się obstawiam, chopie. Że nie jest napisane, jak się to robi. No tak, no. Też obstawiam. Może tak być. Może tak być w sumie. Otwórz ekwipunek. Dobra, wrzućmy może... O! Dziupyk. I... no chyba nie działa. Jak to nie działa? Działa. Nie, nie ma schematów, nie ma schematów, nie widzę tutaj. To nie musi już w trakcie eventu. A co robisz tam, Admiros, panie? Mr. Admirosie? Pędzel, może pędzel jest potrzebny? A nie, to barwnik nałożysz na pędzel. Co ty chcesz robić? Ja no nie, w garku, cokolwiek chcę zrobić. Cokolwiek w garku. To musisz wrzucić bukłak z wodą, drogi przyjacielu, pełny z wodą. O. I berisy, zależnie jaki chcesz kryć kolor. O, no widzisz. A to trzeba samemu takie rzeczy odkrywać, nie można tak po prostu... Trzeba być kumatym. Trzeba to poznać, trzeba ogarniać, kurde. No trzeba, nie ma tak łatwo, co ty myślałeś? Dobra, sobie? Idę napełnić bukłak. Ej, po co jest małpeczka ta mała? Co ona robi? Dobra, napełnię. Rzuca kupą i otwiera drzwi od środka. A widzisz? To fajne. To rzucanie kupą jest bardzo przydatną rzeczą. Otwieranie drzwi też? Nie, rzucanie kupą jest przydatną. Jaka małpeczka? Ja nie wiem, o czym mówicie czasami. Jaka mała, wiesz. Małpka taka, wiesz. Ej, no tak, garniasz. To będzie tylko w tą stronę. No tak. Kurwa, nie wiem, jak to zrobić. Naprawdę nie mam pojęcia. Fundamenty? Musisz jakoś pomyśleć, jak zrobić most. Nigdy nic nie budowałem, cholera, i to jest... Widzisz? Przez całe życie na czyjś rachunku żyłeś, nigdy niczego nie zbudowałeś. 300 godzin barka przegrane, a ja nie umiałem zrobić do tej pory... Dobry jesteś, Ark. Wooden pillar. I ogólnie kolory się gotuje, no super. No. Zupę robisz kolorową i kolorujesz. Drewno. Weź sobie idź, bo mi kupiesz. Kurde. Wróćmy drewno, zacznijmy z tego. Poczekaj, słomę skąd się pobierało? No zewsząd. Bierz w drzewo kilofon. Masz. Kurde. Tak? No nie wiem. Pyk, pyk, pyk. I pyk. Mam tyle normalnie żarcia. Jakie te beriski trzeba było tam włożyć tego garka? Obojętnie jakie? Jaki chcesz kolor? Na przykład niebieskie. To niebieskie. I co, już? Wszystko się samo zrobi, nic nie muszę. Żupuj. Jestem jakoś z jakiegoś powodu, jestem mega ciężki, tylko nie wiem czemu. Fak. Masz przedmiotów za dużo pewnie. Diabeł ogarnął. Co? Ogarnąłeś? Zrobię to. Ale co zrobisz? Most? No. To będziesz mistrzem. Zobaczymy, co się zrobi, te belisy. Mistrzem Pokémon. Zobaczmy, jak tam mój Mariusz. Jej. O, Mariusz się całkiem świetnie miewa. Całkiem świetnie. A to tam, to całkiem świetnie. O, jest. Nie jest. Ale dobra, jak tam ogarnąłeś? To poczekaj, diabeł, to idę do ciebie. Chcę zobaczyć, jak to robisz, dobra? No to chodź. To już idę do ciebie. To zaczekaj tam sekundkę. Już idę. Tylko to będzie przesrany, stary, żeby to zrobić, to trochę potrwa, naprawdę. Ale no, sekundka, dobra. Ale damy radę. Damy radę, nie ma dla chcącego, nie ma nic trudnego. Już do ciebie idę tam, zaczekaj na mnie sekundkę. Jestem ciekaw. Ej, a jak zrobiliście te takie płotki
Te takie płotki, w sensie tutaj przy samej początku. Te takie tutaj drewniane płotki, co to jest? Musisz mieć taką postawiony fundament taki, który jest złożony tylko z jednego takiego raila. Aha, to taki da się taki fundament płaski, taki prosty tak, zrobić, tak? Tak, tak, drewniany jest albo ten. Jak się spuszczy? A jest to w tym schematach? Jakoś tak? To jest do nauki tak, się? Tak, tak, tak. Gdzie to jest schemata? Które to jest? Nie wiem, jak to będzie po polsku się nazywać. Ale po angielskiemu nazywa się Wooden Fence Foundation. O, jak no u ciebie bardzo foundation ładnie. Jest przetłumaczone? Jak fundament. To jest? Fundament. Ale to fundament to jest słomiany fundament na przykład. To drewniane, ale słomianego to już jest lepsze. Możesz tylko, jak gdy masz drewniane. Czyli musisz mieć drewniane... Tak, tylko że jak mam drewniany fundament, to jest drewniany fundament, tylko że to jest takie... czworokąt, to jest no, taki to prostokąt. No to musisz poszukać taki płotek jakby mały, który coś ma w nazwie fundament. No dobra, nieważne, jestem tutaj, jak zrobić ten most? Jak to nie ogarnąłeś, panie Zaraz diabeł? Zaraz ci pokażę, poczekaj, muszę... No dobra, zobaczmy. Tup. Patrz. Patrz. Ja mam takie pilary, które mogę stawiać. Na tych A to filarach... też do nauki, nauczenia, rozumiem, tak? Tak, chyba, ale nie wiem, czy chyba masz za mały level trochę, żebyś Dary. Ej, wiecie co, czemu nie powiedzieliście mi, że trzeba mieć przepis, na, żeby zrobić jakiś kolor, barwnik? Bo nie trzeba mieć. A czy ten no ale przeczytałem wszystko, co jest potrzebne. A odpaliłeś ogień? Jest drewno, czy to jest drewniana balustrada? To jest poręcz, służąca jako prosta zabezpieczająca przy obraz wysokości. Nie, to nie jest balustrada raczej. Od jakiego poziomu jest te taki jakby... Od jakiego poziomu diabeł jest ta cała... Co? What? Od jakiego poziomu jest właśnie ta płata, ten fundament taki wąski? Wiesz co, nie wiem. No to dobra, co ty teraz tutaj robisz? Robisz dach, czy co to robisz? Tak, to jest wooden ceiling. To jest sufit jakby, drewniany tak. Sufit. Bajki, alo. Fajne. Kupuję małego trajka. No to jeszcze raz ja bym spytał, od jakiego poziomu masz możliwość budowania tych? Ja ci jeszcze raz odpowiem, że nie mam pojęcia. Ale masz to przecież w tym, masz to Ale przecież. Nie mam napisane, od którego poziomu to jest. A jeszcze mam odkryte, już mam większy poziom. Jak się odkryje, to nie zaznaczone, nie? No. A masz, ja... może tak, to która to jest kolumna od góry? Też nie powiem, bo mam sporo odkryte i będzie mi ciężko. No, szukaj! Tak. Poświęć się A dla masz teamu. Filtr tam, tak w ogóle. Możesz sobie napisać w dole, co ty chcesz odkryć. Ale, no dobra, no. No to wpisujesz tam, co tam chciałeś Fundament. Sobie odkryć. I ci znajduje. No dobra, jest tu coś takiego ala 15 poziom, więc zakładam, że to może to jest. Dobra. O ty, pierdzielu. Ciekawa. No, ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa. Może się uda kiedyś. Nie wiem, nie tworzą się te barwniki jakieś, to jest oszukaństwo. A gotujesz, odpaliłeś ogień? Tak, właśnie, wszystko A ile wrzuciłeś berisów? 6. No to właśnie, masz Może to jest to! A czy zrobiłeś, Admiros, obiad dla mnie? Nie. Właśnie, miałeś obiad zrobić. Bardzo niegrzecznie z twojej strony, że tak nie obiadujesz. Dobra, wrzucę 65 berisów, jak się nie zrobi to... A jakie berisy wrzucasz? No te takie... niebieskie. No to azul. Jest napisane, że no azul berry. No, patrz jaki ładny ten zrobiłem, diabeł płotek. Patrz jaki piękny płotek zrobiłem tutaj po jednej stronie. Widzę. Teraz już nie będzie ten diabeł nie ten. Plagusz nie będzie mu się udenerwował, że spadnie. No. Niepotrzebnie. Bo ja tyle razy tam spadłem już przecież, że normalnie. Ej, dobra, działa! Działa! Ej, ale jakoś tak krzywo wbiłeś, powiem ci ten pień, ponieważ on wystaje teraz diabeł, wiesz? No będzie wystawał. Jak to będzie wystawać? A te pozostałe nie wystawały. No ale teraz będą wystawać, bo się nie da inaczej położyć, wiesz? A musisz robić te fundamenty, żeby robić dalej dach? Tak. Aha, czyli bez tego fundamentów nie możesz robić ten? Bez filaru nie możesz zrobić. I rozumiem, że te filary to też są na jakimś tam wysokim poziomie odblokowane. Znaczy nie wiem na jakim wysokim, ale raczej nie jest jakiś to strasznie wybitnie wysoki poziom. Max 20. O, drewniana drabina ma możliwość. Drewniany filar. To są dobre możliwości. Integralną strukturę. To jest to? Drewniany filar? Tak. To jest to, co ty ten, dobra, ja to jest kładę. To. I powiedz mi, drewniany stół, mamy też odblokowany, ej, spadochron nawet tutaj jest, ale numer. Spadochron? No. A nie lepiej było zbudować na przykład drewnianą tratwę? Po co ci? No tak, żeby ale pływać. Tratwą to się pływa pół godziny, stary. Zanim byśmy tu dopłynęli, to wow. No, ale byśmy wtedy mieli łatwy transport z jednej strony na drugą. No właśnie, byśmy mieli zarąbić Dobra, powiedz T-rex. mi,
Gdzie? Za naszą bazą, przy schodach. Chodzi sobie T-Rex za naszą bazą. Centralnie idzie w stronę ruiny, w waszą stronę idzie. Ale nie wejdzie tu, easy. Ta, nie wejdzie? No nie wejdzie, no, mamy przejście. To... O kurde, chyba się na mnie rzuca. Nie, jeszcze nie. Dobra, zniszcz plagusia, T-Rexie! Nie, aha, chyba nie w tę stronę działa, buddy, właśnie. Nie? By nie? Lepiej jakbym przeżył. Proszę cię, szanujmy fajnie. Się. O kurde, zrobiłem niebieską szanujmy szafkę, się. Ale fajnie. Dobra, git. Mały siurek. A zbroję jakbym chciał sobie pokolorować, to jak ją muszę to zrobić? Dobra. Tak, drewniany fundament, to jest dobra, chyba to. Craftable, spyk. Oj, mam 3 strzały narkotykowe, ale jestem dopakowańszy? Widzisz? Jak zbroję pokolorować? Kurde... Pędzlem. Ale nie pędzlem. Zbroję musisz samym barwnikiem. Samym barwnikiem, dobra. Barwnik... A, no faktycznie, dzięki. Niebieskim wojownikiem. Ale super. Niebieski wojownik Admiraros. Jej! Pa, pa. Tak to działa. Ale super. Fajny jest ten barwnik, podoba mi się. Farbnik. Dobra, Admirosie, czy zrobiłeś obiad? Nie. Właśnie, to jest bardzo ważne pytanie. Ugotowałem dzisiaj na obiad farby, zapraszam. Farby na obiad. Super, można się pomalować. Świetnie. Będziesz wyglądał na najedzonego, jak cię pomaluję na żółto. No. Zobacz, jak teraz wygląda. Ale to będzie trwać, zanim zrobimy ten. Ej, co zrobiłeś, Admiros? Ej, Admiros, co ty zrobiłeś? Czemu się pomalowałeś? Żebym się lepiej odróżniał od was. A jak można się pomalować? Bo to jest coś nowego, czego jeszcze nie wiem. To 15 level, no nie. A mogę dla niego pofarbować? Możesz? A mam pytanie, a powiedz mi, mogę. A bo ty kupujesz ten pędzel, tak? No, kupiłem. A jak robić barwniki na przykład do tego pędzla? Cały czas o tym gadamy, Bladi. No. No to powtórz jeszcze raz. Od pół godziny się pytał. Byłem zajęty budowaniem mostu. Tu masz garnek, nie? No. O, trupy znalazłem. Do garka wrzucasz owoce jakiegoś tam koloru, drewno i bukłak napełniony wodą. I co wtedy? No i wtedy samo się tworzą barwniki, zależy ale jaki... Ale różnego koloru, czy jakiegoś konkretnego? No jakie owoce wrzucisz. Jakie wrzucisz owoce. O. Chcę napełnić ten bukłak. Rozumiem. Ale bitwa. I rozumiem, że zrobiłeś barwnik niebieski. Dobrze. No tak. To Admiros, pomaluj nam dom. Na jakiś ładny kolor. Ładny kolor domu. Mówisz? Na niebieski może. Może? Czemu nie? Wydaje się bardzo ładnym jest kolorem. Jest potrzebne jeszcze więcej drewna. Dobra, może no, na inny drewno kolor. Tu nie jest łatwo, co nie? No, ale nie ma no, nie trzeba zrobić łatwo. Tą kładkę, to będzie łatwo. Aj, a może pomaluję no ten. Czekaj, jak będzie już kładka, to będzie łatwo już o drewno, bo będzie mogli Mariusz, sobie strony przychodzić. Karno się bije z gigantozaurami. Lepsze fajty tu są. Tam są straszne fajty, ta wyspa jest w ogóle tak przestrana. No, można szybko zginąć. No, chyba zaczynamy, chcesz powiedzieć po to, że wybrałeś taki początek, początkową lokację, żebyśmy wszyscy poginęli? A wszędzie jest taka lokacja. A, wszędzie jest taka niebezpieczna lokacja. Tak, nie. Sobie patrzyłem dookoła, to wszędzie jest tyle tego syfu, że tak wow. Być. Tak być, ale wcale nie musi. Jeźdźcie może jakiegoś trajka takiego ładnego? Jego levelka? Halo? Aktualnie nie. O, bardzo, bardzo słabe. To niedobrze, bo potrzebuję trajka. Domyśliłem się po tym, jak się spytałeś, czy mamy trajka. No, ale zawsze mogę powiedzieć, że aha, żartowałem, wcale go nie potrzebuję, tak tylko pytam, żeby was trochę zainteresować. Strować! Ty, to jesteś jednym. Nie, nie, czajesz tego trolla tutaj, jakiego prawie zrobiłem na tobie, ale nie zrobiłem? Wiesz, byłeś tuż od bycia strollowanym. Może jednak nie. Tuż, a to nie tuż. Ty, a to też tyś tuż. Wieś, właśnie. Chciałem pomalować Mariusza, ale stwierdziłem, że jednak nie. Mariusz ma dobry kolor. No, ma idealny kolor, więc nie będę nic robił, tylko sra ciągle. Nie wiem, co się dzieje z nim. O, no to może jest chory. No, może nie. Może jest chory. Dobra, pędzel wrzućmy. To mi się na razie nie przyda. Ale też pięknie nie. To żem załatwił. No dobra, jeszcze trochę o kurde. Biegłem. Zrobiłem nam tylne wejście. Teraz już nikt się do naszej bazy nie dostanie. Tak? O, super. Jeszcze tylko drzwi zamontować. Talo, dieba. Trypy. Postawiłem no, praktycznie. Ej, Admiros, zobacz, jakie tylne wejście zrobiłem piękne. Admiros. Patrz, teraz, jaką bramę teraz. Zrobiłem. Ale pięknie. Robi raptor. Ja cię kręcę. Patrz na to. O, ja. Tu już nikt się nie dostanie. No, teraz tylko drzwi zrobić super. I spokój mamy na zawsze. Szkoda, że tutaj od góry ktoś może zaskoczyć do nas. Oj, tam, to sufit kiedyś też dorobimy. Okej. Okay. No, i tak jest elegancko.
Dobra, zobaczmy jak tam diabeł idzie budowanie fundamentów. Jak widać, pomalutku do przodu most się robi. Most się robi już niedługo przez całą rzekę, opanowaną przez groźne piranie będzie można się przedostać za pomocą diabełowskiego mostu. Tak. Ja mam pomysł. To jest to. Tak właśnie. Diabełowski most. Tak się, no, tak właśnie oni mówią. A nie będzie Diabli most? Diabli most, to ty wiesz. Diabli most? To ty wiesz, masz w domu. No, Diabli most, o właśnie. Nie pomyślałem przecież, no. Dobra, ryzykuję. Ale super. Walisz, piranie. Dobra, no, jak zwykle brakuje mi... Ktoś, anybody, fight? Anybody? Wanna fight, bro? Wanna fight? Jak zwykle brakuje mi czego? No oczywiście czego mi brakuje, surowców. Właśnie. Typowe tutaj, że brakuje mi drewna. Drewna, którego to po prostu po tej stronie rzeki no, nie ma. I o też o to chodzi, że teraz trzeba będzie odblokować to. To może zacznij już z drugiej strony budować diabeł. No właśnie tak się zastanawiam, czy nie zacząć z tej, bo z tej by było dużo szybciej w ogóle, z tej no to właśnie, byśmy zacząć. Bo tam więcej tego drewna. Też by było szybciej, drewna. Jakby mi ktoś przynosił drewna na przykład. O, no tak, tylko skąd ci drewno kto weźmie? No. To skąd my weźmiemy drewno. Mnóstwo mamy w skrzynkach, mamy tak dużo, że... Ja jestem po drugiej stronie, doszedłem bez problemu. A, to gicior. Nie ma dobra, tak dużo, nie ma już w ogóle drewna. Musimy się zastanowić. Niemożliwe. To u mnie tylko jest od cholery. No jest tylko jeden sposób. A, mam dużo różnych drewien i drzew i wszystkiego. Na jeden filar schodzi 6 filar. Ale ładnie pomalowałem nasz domek na żółto trochę. Co ja tu mogę wyrzucić? Te stony. Jest tylko jeden sposób, żeby rozwiązać tą sytuację. Przynieś mi drewno i włókno. Zrobimy coś, czego nikt jeszcze nie zrobił. Gówno. Czekałem na to. O nie. Ale ładnie pomalowałeś nasz dom, panie Arnirosie. No zobacz, no. No, nawet szafeczka jest. Jedna jest żółta, druga jest niebieska, żeby się nie myliło. Wiadomo. Nie może ten... O nie. O nie. Co się stało? Ten T-Rex przyszedł do mnie pod chatę. A, i co? No to nie szkodzi. On, jest... On może nie jest agresywny. Weź go faktycznie, oswoić. Całe drewno się skończyło. Ja go spróbuję zabić, chłopie. Może no, drewno się skończyło. Piłkę pograć, pani go wypuści. Bije się z tym dużym. Nie ma kto na bramce stać. Bije się z tym wielkim gigantosaurem, nie? Teraz może on zabiję. Jest nieagresywny. Myślałeś to kiedykolwiek? T-Rex nie, nieagresywny rzeczywiście. Może sobie pójdzie. O, pójdzie sobie chyba. Gdybym zabił T-Rexa, to byłbym MLG, nie? No, RPG. Dobra. No to, co mnie tak ciąży? Nie mogę cię skapnąć. Może jesteś w ciąży? Może jesteś w ciąży, właśnie, chyba wiadomo. Nie. Czasami a, się to dobra, zdarza tutaj. 7 włóczni mam, to nie ma co się dziwić. Wojownik. O, nie mogę biegać, bo mam tyle mieczy przy sobie. Ciąży, może to te 7 włóczni. Może to te 7 włóczni, ale nie byłbym taki pewien. O. Czy na pewno to te włócznie? Dobra, zastanówmy się. Tam jeszcze... nam budowa mostu. To tak, teraz potrzebuję tak dużo drewna, że o ja cię kręcę, naprawdę. Zbuduję coś, co po prostu zrewolucjonizuje nasz system myślenia. Naprawdę. No. Kurzy rynek pornograficzny. Dokładnie, mało powiedziane. Tylko o tak. To było mi potrzebne. Myk. Kurde, tam piranie. Uważaj, diabeł, tam piranie. Drewno. T-Rex mnie goni. Goni mnie. Co ty na T-Rexa z pokoju? Dragusie, co on ci zrobił? On chce się pobawić, a ty mu dokuczasz jak zwykle. No, oczywiście. Zostaw T-Rexa w spokoju. Pierdole. Dobra. Jedyne co teraz muszę poszukać to jakiś drzew. A ja tu drzewa czasami odrastają, czy jak to jest? Czasami chyba tak. Gryzie mnie w tyłek. Czy może to jest tak, że jak wyrąbiesz i nie zasadzisz, to już nigdy nie będzie drzewa? Nigdy nie będzie drzew w całej planecie. O kurwa. Ja będę dostarczał drewno. Dobra. Tam wsadzaj w tą skrzynkę, wiesz? Tą skrzynkę? Dobra. Ale numer. Ja muszę tego T-Rexa wykurzyć, bo mi farmę dawę. Ile kosztuje zrobienie kawałka mostu? Oj, w chuj. Aha, pewnie ze 100 drewna. 100? Pewno. 100 drewna? Nie, ale chodzi ci, że jedną taką kładkę? No jedną kładkę. 70? Na jedną. Na jedną. Niedużo. Tylko, że wiesz, że już zużyłem jakieś 2000 drewna i nie jesteśmy nawet w 1/4 mostu. Dobry, to ten, bardzo. Ja mam lepszy sposób, żeby rozwiązać tą sytuację. I dzisiaj po prostu dokona się to, czego nikt nie wierzył się, się dokona. Dobra, idę wrzucić do skrzyni. Co się dokona? A, zestracie się jak już to zrobię. Musi mój plan, wszystko przebiega zgodnie z planem. To wrzucaj do skrzyni, ja będę zbierał automatycznie od razu, będę wiesz. O nie, skończyły mi się te naboje.
O już kurde, powalczone. Nie przewidział, że tak to się skończy. Skończyły mi się pomysły na odcinek, kurwa. Naboje mi się skończyły, nie widzisz mnie, pierdzielaj. A jak zwiększam wagę, to wtedy pomimo większej wagi szybciej się ruszam, tak? No chyba tak, bo jest mniej obciążony. No chyba tak, tak to działa. Zabiję go kamieniem. By! Na dni doleci. Jest taki fajny odcinek, w którym budujemy most. No ale w końcu się skupiliśmy, wow. Wow. No, w końcu ten most robimy w sumie. Siema Rex, jo. Weź, no dałbyś kamienia, bo nie mam czym strzelać do ciebie. Kurde. To jednak chyba Rex, będzie, nie. To chyba jednak będzie bardziej skomplikowane niż sobie wyobrażałem. Tak? Chyba będę musiał troszkę zmodyfikować mój sposób. Ten. Można i tak, nie? Dobra. Zaczynam się martwić o powodzenie mojej misji walki z T-Rexem. Proste. Ej, a skrzynka to jest do przechowywania przedmiotów. No to o tym chodziło. Skrzynka do przechowywania przedmiotów. Skrzynka do przechowywania. O nie, słoma. Słoma. O, tu ktoś leży. Co? O typ! Wiecie, gdzie mieszka typek? Gdzie? U nas na piętrze na górze sobie zbudował bazę. No to... Zabił? Ciebie? Niestety będę musiał usunąć ten. A ja biorę dragbady i go niosę do T-Rexa. Tak? Ale co, o, ziomek sobie wybudował taki dobry domek? Bazę zbudował sobie na piętrze u nas po schodach, jak się wejdzie, to jest jego domek i łóżko, nie? Znaczy domek, no to jest w sumie to podłoga tylko, nie? A, ale podłoga przebiegły. Blue Fire Shark. Tak, już, no, już go zaciągał. Ale ta świątynia należy do nas. Blue Fire gra, jeśli gra, to mu napisz. Nie gra, no przecież ciągnę jego ciało. Aha. O, to ciągnij go do naszej więzienia! Dawaj do więzienia! Do więzienia? Będzie kara, tak? Tak, dawaj! Będzie trzeba nie szkodzi, no, ale mówiłem, Dragusie, dawaj go do więzienia, nie cierpi. Ale on jest strasznie ciężki, nie da rady. Jego ten, zrzucę go z mostu. Nie, chyba będę musiał wyrzucić trochę moich włóczni. Chyba, że mu zabiorę parę rzeczy, co on ma przy sobie? Mogę sprawdzić, co ma? Jak nie mogę. Jak z mostu, to chyba zginie, tak? Właśnie o to mi chodzi, że go zjadł T-Rex. W ramach punishmentu. Biedny. Go ukarać, za on, co? On powie, że nie wiedział. Zabierz go do więzienia, to byłoby fajne. Ja no to chodź po niego, ty chcesz tego ciągnij. A gdzie on jest? Daleko? A wisi na skalę, nie? Trzyma się ręką. Zwisa na skalę? No, daj bez kitu się trzyma, skubany. Też długo to nie potrwa, ale trzyma się. O, a T-Rex? T-Rex się chyba odpuścił. Poszedłeś sobie? Nie, oczywiście, że nie. Czeka przy schodach, aż do niego zajdę. Wezmę na pyrkę. Czemu te włócznie są takie ciężkie? Nie, no po prostu kosmos. Chodź, idziesz ze mną. Uratowałem cię. Wyrzucam je. No i on ma jeszcze tego. Mój pierwszy dino. I takie dodo za nim lata. No. Nawet nie jest dinozaur, tak formalnie. No także ten. To jest jego dildos. Mój pierwszy dildos. No. Mój pierwszy dildos, tak może dawaj być, tak może być. Na piętro. Na ten duży most taki, co jest z kolumnami, no nie? Duży most piętrze. Z kolumnami. Chodzi się po schodach na górę. A tędy się tędy chodzi? A, już wiem tędy. No to tam ci go zostawię, wiesz, mógł go dociągnąć sobie do więzienia czy coś. No zaraz go dociągnę do więzienia. Kurde, ej panowie, ja już mam 35 level, to znaczy, że mogę odkryć światło na lataczach. No właśnie. Co możesz odkryć? No. Dobry jesteś. Ej, jak mam takie gwiazdki, to znaczy, że jestem bardzo senny, tak? Tak. No jebałeś. Nie no, pytam się serio. Chodź, znaczy, Bladeusz. Nie, to znaczy, że jesteś głodny pewnie. Idzie z głodu, odpierdziela. A, dobra, ktoś... no dobra. Zostawiłem dobra, na już idę, już nie idę. Idę z... Dobra, gdzie jesteś ten? No tam na a jak na on spadnie duży. Z góry, to ginie, tak? Tak, tego nie spadnie na razie. Gdzie jesteś? No mówię ci, zostawiłem ci go na moście w kolumnach. Tam. Ale nie wiem, gdzie to jest na most w kolumnach. No na górze, na piętrze mamy takie kolumny wielkie, przejście takie. Dobra, już idę. Jak ja tu kogoś pociągnę. To się zestraci. No w ogóle wydaje mi się, że zaraz będziemy mogli kończyć ten odcinek. Tak, a nie lepiej nie, no to zrobimy. Nagrajmy dwa odcinki połączone. Ale to po nie, prostu. Nie. To zrobimy następny, jak będziesz ciągnął tego typa. O. No bo ja chcę od razu go ciągnąć, jak chcę to nie chcę tego przerwać. Go, zobacz co tam się dzieje, zabijcie go i skończymy. Zanim go znajdziesz. Ale to, ale moment, ja miałem plan, żeby coś zbudować jeszcze na odcinku. No to na następny zbudujemy. Wiesz, ziomek, dobrze. No chyba, że faktycznie. No dobra, to może teraz zakończmy i od razu zaczniemy, dobra? Tak. Tak zróbmy. Dobra. Tyle. Tak więc... Elo! Elo! Yo!